Brazyl! LP! Savinho! Savinho, Savinho z Girony! I kto jeszcze będzie obok pana Savinho? Będzie go ktoś tutaj, no zaraz mielił, nie? Będzie go ktoś mielił, a mieli go Rudiger. Ja pierdzielę! Ja wiecie, ja nigdy nie dostanę dobrej karty z tej paczki, nie? Zawsze u widzów coś dobrego jest, a u mnie nic. To jest powalone. Siema Ventura, witam. Jeszcze Jobe Bellingham. Ja pierdzielę, Walusiu, ty bogaty jesteś. Dziękuję za suba, Walusiu. Za 7 miesięcy, witam. Tak, tak. Ale nie oddało. Gwarancja to z architekta, podobno z tego daje Viniciusy, Srusy, Bellinghamów i wszystkich daje, nie? Zobaczmy, pierwsza paczuszka, co jest w środku? Kolumbia, SPO, 94 Santos. To jest bardzo dobry overall. Ale no tylko overall na razie, tylko overall, 94. Nie, no dobra, no i gdzie ty masz tu Viniciusów niby? Gdzie ty masz tutaj Viniciusów z tych gwarancji? 84 razy 10, jest! Pierwszy toc, Argentyna, SO. Ale co to jest za toc? Co to jest za toc? Siema David, witam, witam. Co to jest za toc? Wixel. Z Lirona? Dobra, będzie. Brawo! Pięknie, pięknie! Brawo, Antoine, por favor! Aj! Czemu Rudigera nie ma? Chciałbym wam tylko powiedzieć, że nie trafiłem ani jednego piłkarza znowu Realu Madryt, nie? Gdzie jest Rudiger? Gdzie jest Kamavinga? Gdzie jest, kurde, Carvajal? Ja pierdolę. Dobra, kto będzie... Isco będzie lepszy chyba, nie? Isco będzie lepszy, czy Fekir będzie lepszy od Isco? Dzisiaj... Nie! Można dzisiaj jeszcze grać w Foot Champions? Nie można już. Czekaj, bo Araujo leci. Wygiąłem se puszkę. Ten kabzel i tu na dole jest takie ostre. I wbiłem se to w palca. Patrzcie, to. Nie widać, tu jest takie ostre, wygiąłem ten kabzel. Czekaj. Ała. Ała. Czemu te kabzel są takie ostre? O. Paczka za 650, co to jest, Hiszpania? Ale o, Girona Gutierrez. Co ci dolega? Nic mi nie dolega, bo tu leci Savinho i Gutierrez. Hiszpania, SPO? Isco! Brawo! Isco Alarcón, to jest dobry trafik. To jest dobry trafik, gram nim. Dobry traf. Około 400 tysięcy git. I jeszcze jest coś mocnego. Rudiger. Panie. Kamavinga! Jest. Już jest W, już jest W. Już kolejna dobra paczka. Jest dobrze. Eduardo Kamavinga, mamy kolejnego zawodnika do składu. Havertz wyjazd robi. A ten Kamavinga może grać na LO? Siemanko widzowie, jak już dobrze wiecie, sponsorem mojego kanału jest Instant Gaming, czyli strona, gdzie możecie kupić najtańsze doładowania do PSN-a, Xboxa, Steama. Najtaniej możecie kupić różne giereczki, nie tylko gift cardy. Oczywiście zaraz wam wszystko zaprezentuję, jak to wygląda. Ja korzystałem całą FIFA, praktycznie całą FIFA z Instanta, bo były tam najtańsze doładowania i można było dużo zaoszczędzić na FIFA Pońca. No i widzowie, jesteśmy już na stronie, gdzie na pierwszy rzut oka pokazują nam się różne giereczki. Oczywiście najbardziej co nas interesuje to doładowania do PSN-a, ale mamy oczywiście też różne, przeróżne gierki na potężnych przecenach. Znajdzie się tutaj praktycznie każdą grę na Instant Gaming. Jest Elden Ring, jest Final Fantasy, jest F1 Manager, jest Manor Lords. No dosłownie każdą gierkę pewnie znajdziecie na Instant Gaming, ale to co nas najbardziej interesuje to oczywiście doładowania do PSN-a, z których korzystałem przez calutki rok i no bardzo, na pewno bardzo dużo zaoszczędziłem na FIFA Pońcach. Doładowanie za 200 zł mamy za 170 zł, doładowanie za 100 mamy za 85 zł i tak z każdym doładowaniem, nie tylko na PlayStation, także na Xboxa, jakieś gift cardy mamy, gierki na Steam, mamy karty podarunkowe na Steam, mamy Blizzard gift card, mamy karty podarunkowe na Instant
gaming ogólnie. Na 12 tysiącach FIFA pońców można sobie spokojnie, no jak macie, nie wiem, dwa razy po 200 kupujecie, jeden 170, drugi 170, macie 60 zł już w kieszeni na 12K FP, więc jest to bardzo fajna opcja. Polecam, wszystkie linki macie w opisie, zapraszam, a my przechodzimy do odcinka. Taktyk, Taktyk, ty nie za bogaty jesteś? 3000 monet? Dawaj, 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 dawaj. Coś lepszego. Jest, Herrera. Herrera. Jest, smoka. A, kurde. Ej, tu Michu podpisz, podpisz Michu. Czekaj. Nie, no nie, nie, nie. Ja pierdolę, teraz to dowaliłem, nie? Griezmann albo... Kto może jeszcze być oprócz Griezmana? Taki mocny. Albo Hansen, albo Bonmati, albo Puteas. Mi wczoraj dało Griezmana z tej paczki, u ciebie będzie Hiszpania. PO, Carvajal. Dobra, nic się nie denerwuj, jak będzie Savio, to kończymy streama, ale nie będzie. Araujo! Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze w środku coś może być. Jeszcze w środeczku coś może być. Aj, ale to już widziałem na te dwa. Kurde, już widziałem tutaj coś dobrego, nie? To tak. A, dobra, bo to znikło już ta ewolucja. Nie można go zrobić na 90 teraz. Unai, ale może podwójny będzie. Co? Co to jest? O, Lola Gallardo. Damiano, siema, elo. Ej, no to jest tak popierdzielone dla mnie. Męczysz się, wbijasz ten exp, żeby mieć ten 40 poziom w czerwcu zaraz. I takie gówno wypada z tych paczek. Nie wiem, nie wiem jak to skomentować. No lecisz, no lecisz, no. Szybko, bo chcę... ja i tak zaraz, no, te dwa sharpleje i spadamy, nie? I lecę. Lecę, bo i tak czwartek, a stream jest w czeku po 20, nie? Savinho! A, lipa, dziękuję! Bandur, dzięki! Paka za 650 tysięcy. Powodzenia! Oho! Pa! Dobra, czyli... okej. Okej, i patrz, Rodrigo. Lewandowski! No, tego pana to jeszcze nie było! Nie było pana Roberta! Big W! 400 tysięcy, Robert! Nie, no ile, Robert? Ale tak z 600, 700 Lewandowski? 900, okej. 275 tysięcy. Nie ma respu, no to chyba dobrze. Nie ma toca. Dacek! Dziękuję za 20... Messi! Oho! Jak Leverkusen? No zobaczymy! Zobaczymy! Pawelix, zeskrinuję sobie tego... O kur... No to daliśmy teraz dwie paczki zero totsów. Jest! Pierwszy tot seria Ameryka! SPD? Wlachowicz! Tocik! Mexico! CM! O Jezu, Herrera! I tylko Herrera! Tylko Herrera niestety! No tu będzie coś mocnego! Osimhen! Jest! Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! I to jeszcze podwójny! Podwójny, podwójny! Ile ten pan kosztuje? I w środku jeszcze jest... Merkan! Ale to jest prze! Przepotężny trafik! Jaka cena? 5 milionów monet! 5 milionów monet! Coś niesamowitego! Piękna sprawa! Belgia? Co to jest? Dobra, to jest Kevin De Bruyne. I obok Kevina jest... Ktoś jeszcze? Bremer? Nie, co to jest? Jezu, co to kurde, to MLS jest jeszcze, zapomniałem. Boże. Dobra, no to otwieram, nie? Ostatnią, na dzisiaj. Tocik! Mexico, SP! Niestety, nic nie ma. Ty, Trybun, idę do ciebie. Te paczki o 19 są tak gówniane. Tego się nie opłaca otwierać w ogóle. Lepiej sobie poczekać na... Bremer! Okej! Okej! Pan Bremer 92 z Juventusu. Na pewno też taniutka karta, niestety. Czy coś jeszcze jest w środku? Oho, ładuje, ładuje dobry traf. Bonucci. Bonucci do klubu. No i gdzie jest Neymar? Toc! Czy robić Lukmana, ale nie będę miał żadnego foderu?
No nie, nie rób Lukmana, jak nie będziesz miał żadnego faderu. Lepiej sobie poczekaj. I nie wiem, czy robić Tom Rodman, bo ja grałem Tom Rodman Future Stars i mi się nią grało mega średnio, nie? Ona chyba 600 wtedy kosztowała, a grało mi się nią tak dramatycznie, nie wiem czemu. Wolę sobie chyba Renato zrobić i Lukmana. I Lukmana dam sobie na ławeczkę. Aler. A tym Renato sobie śmignę za na przykład Havertza. 8-5 razy 20. No musi być toc, musi być toc, ale jakiś Serie A. Meksyk, środkowy pomocnik, to jest jakiś GOAT Serie A. Gündogan, Pellegrini. Ale podobny. Pellegrini, jaki koszt pana Pellegriniego? Chyba nic nie kosztuje. Justin Timberlake. 300 tysięcy. Bastoni? 1 900 000 Bastoni, no to akurat fajna karta. Rabio? 90 000. Jezu, z Juve nikt nie jest drogi. Z Juve są same fodery. Lukman jest tak, ma zarąbiste zdjęcie, że ja dla samego zdjęcia go sobie posadzę na ławce, nie? Dla samego zdjęcia on będzie na ławce siedział i z ławki wchodził. Dobra, paczka za 600 000. Jest odsik. Portugalia, SPO. I Bruno. Bruno Fernandes. I? Co to jest? Campbellowata, ale przynajmniej Renato sobie skończę za to. Skończymy Renato. SO. I widzimy, widzowie, jutro, przypominam, będą nagrody za 40 level, znaczy w sumie to za cały sezon. I nagrody na RTG Food Champions. 17.30, 18. Do 19.00 będziemy kończyć Food Champs, później oczywiście kontencik. Jest! Renato, widzowie, przynajmniej dzisiaj to skończyliśmy. Witamy pana Sancheza. Pamiętamy, jak w 2016 roku nam strzelił niestety gola i po tym dopadła go karma. Jego kariera zaczęła szybować. Była tak na euro i zaczęła szybować. Tak. I pana Renato już z nami nie ma. Zakończył karierę w wieku 23 lat. Dziękujemy. Ale przynajmniej flashbacka w FIFA dostał. Git? Git. Git. O, 94! O Jezu, jaki stary pryk, ty! Jaki stary pryk! Skip. W ogóle te flashbacki są bardzo, bardzo ładne, nie? Nie mam Renato, zabrali mi. Oszukali mnie. Oszukali mnie na kartę w EAFC 24.